Słuchajcie, znów list od słuchacza. Piotr pisze: moja żona jest w 8 miesiącu ciąży. Miałbym ogromną prośbę o rady dla mnie przyszłego ojca od pana, niewątpliwie ojca naszego narodu. Dasz radę, Piotrze, wykąpiesz gościa, posypiesz pudrem pośladerki i będzie. Zajmijmy się raczej tą ostatnią kwestią poruszoną w twoim liście. Cytuję: od pana, niewątpliwie ojca naszego narodu. Ja ojcem narodu, no. Cóż, mimo że wrodzona skromność atakuje mnie ze wszystkich stron, Tomek, nie, Tomek, proszę mi tego, co zaraz powiesz, nie mówić. Tomaszu, mówię do ciebie, mówi do mnie wrodzona skromność. No ale muszę przyznać, Polacy, dzieci moje, bobaski kochane, cipciutki najmilsze, że w tym sformułowaniu o mnie jako ojcu narodu coś jest, coś tkwi, coś pluszcze. To prawda, pluszcze, jest i tkwi. Choć nie znalazłem się na liście wpływowych ludzi w kraju, na, rozumiecie, tę listę tworzyli ludzie, którzy lubią się wylegiwać, nie słuchają rano radia i nie wiedzą, nieświadome melepety, kto tak naprawdę kształtuje manowce olbrzymiej liczby Polaków. Kto bodzie ich prawdą, kto przekonuje, kto tłumaczy, kto rozwiązuje ich problemy, choćby ten dzisiejszy Piotra, który nie wiedział, jak być ojcem, a już wie. Prawda? Często analitycy polityczni i społeczni, te ciemniaki śliwkowe, zastanawiają się, kurde, co się z tymi Polakami dzieje. Raz tak, raz tak. No słuchaliby rano RMF-u, to by wiedzieli. Z fenomenem im się mierzyć, gnojką. Tyle zła jest na tym świecie. Gdyby nie ja, to by nie było w ogóle dobra. I to badajmy. To. No, skromniutko. Ja do samego końca nie wierzyłem, że on to powie. Ale on się wczoraj zapędził w dyskusji, po prostu nawet nie wiedział, że to powiedział. I ja to zanotowałem. Dobra.